Cześć! Witajcie w kolejnym filmiku, troszeczkę innym niż do tej pory, w którym chciałbym się z Wami podzielić swoją opinią na temat mojego nowego obiektywu, jakim jest Canon 50mm ze światłem 1.8. Zapraszam do oglądania! Canon 50mm to bez wątpienia jasna i budżetowa 50 oraz jeden z najmniejszych obiektywów w ofercie Canona. Decydując się na ten właśnie obiektyw, będziemy mogli poeksperymentować z głębią ostrości, czyli popularnym w fotografii rozmyciem tła na zdjęcia. Innym ważnym aspektem przemawiającym za takim właśnie wyborem jest możliwość pracy na niższych czułościach ISO, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Przyjrzyjmy się jednak budowie i jakości wykonania naszego obiektywu. Sam obiektyw waży zaledwie 160 gram, a jego długość to tylko 40 mm, co idealnie się sprawdzi w sytuacji, kiedy będziemy potrzebowali kompaktowego i lekkiego obiektywu, dającego naprawdę spore możliwości. Optyka obiektywu składa się z 6 elementów ułożonych w 5 grupach, a jego 7-listkowa przysłona umożliwia dużą kontrolę nad głębią ostrości naszych zdjęć. Dodatkowo soczewki zostały pokryte powłokami antyrefleksyjnymi, mające minimalizować wewnętrzne odbicie oraz efekty flare. Dodatkowo można również zastosować filtry o średnicy 49 mm. Zastosowany w naszym obiektywie autofokus został wykonany w technologii STM, czyli przy użyciu silnika krokowego, co w efekcie powinno nam umożliwić płynną i niemalże bezgłośną regulację ostrości. Istnieje również możliwość manualnego ostrzenia po przełączeniu suwaka w pozycję MF, czyli manual focus. Minimalna odległość ostrzenia naszego obiektywu to 35 cm. Niestety, brak podziałki oraz dość wąski pierścień ostrości może powodować mieszane uczucia, jednak tworzy ładną i spójną całość. Metalowy bagnet zastosowany w Canonie 50mm zapewnia pewniejsze połączenie z korpusem aparatu. Wszystko to zostało zamknięte w plastikowej obudowie, co akurat nie powinno nikogo dziwić, choćby ze względu na jego półkę cenową, która waha się w granicach od 460 do nawet 570 zł. Kolejnym, bardzo istotnym parametrem jest oczywiście jasność, która w tym konkretnym modelu jest na poziomie f1.8, gdzie 1.8 oznacza wartość maksymalnego otworu, który pozwala na wpuszczenie do aparatu największej ilości światła. Im ta wartość będzie mniejsza, tym obiektyw będzie jaśniejszy. A więc jest to obiektyw dość jasny, dzięki czemu nawet przy gorszych warunkach oświetleniowych możemy zrobić naprawdę dobre zdjęcie. Minimalna wartość przysłony w tym obiektywie to 1.8, czyli przy tej wartości otwór jest największy, przez który wpada światło do naszego aparatu. Natomiast maksymalna wartość to 22, czyli przysłona mocno przymknięta, a co za tym idzie, mały otwór, przez który wpada światło na matrycę światłoczułą. Jeśli chodzi o praktyczne zastosowanie naszej 50, to na uznanie zasługuje na pewno szeroki zakres głębi ostrości, jaką możemy uzyskać dzięki ogniskowej 50 mm oraz jasności naszego obiektywu na poziomie 1.8. Kolejna ważna rzecz, o której warto wspomnieć, to winietowanie. Prezentowany model Canona charakteryzuje się dość dużym winietowaniem, czyli niedoświetleniem brzegów kadru, co tak naprawdę może się okazać wręcz atutem i nadać ciekawy wydźwięk naszym pracom.
Jeśli chodzi o ostrość, to trudno oczekiwać od obiektywu w tym zakresie cenowym, że będzie idealnie ostrzył w pełnym zakresie już od wartości przysłony f1.8. Niestety, przy tej wartości przysłony widać, że obraz jest bardzo miękki zarówno w centrum, jak i w innych częściach kadru. Zwiększając wartość przysłony do f4, można zauważyć delikatną poprawę, natomiast przy wartości f5.6 nasze zdjęcie wygląda całkiem nieźle w centralnej części kadru. W innych punktach kadru również można zauważyć poprawę, jednak trzeba mieć na uwadze, że w tej kwestii prezentowany obiektyw będzie nas mocno ograniczał. A więc podsumowując, moim zdaniem obiektyw Canon 50 mm ze światłem 1.8 jest obiektywem, który warto mieć w swoim zestawie. Idealnie sprawdzi się w fotografii portretowej i z powodzeniem może być naszym uniwersalnym standardem. Jego waga oraz rozmiar powoduje, że możemy go zabrać dosłownie wszędzie, a jasność obiektywu pozwoli nam na wykonywanie dobrych ujęć nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Mimo tego, że osiągi obiektywu przy maksymalnie otwartej przysłonie nie są rewelacyjne, to trzeba zauważyć, że przy takiej półce cenowej osiągi tego obiektywu są naprawdę dobre. Jeśli szukamy obiektywu taniego, dającego nam spore możliwości, to jakość do ceny z pewnością nas mile zaskoczy. Na sam koniec chciałbym jeszcze pokazać kilka swoich prac, które udało mi się wykonać tym właśnie obiektywem i podziękować wszystkim za uwagę. Trzymajcie się, cześć!